Dobry wieczór Państwu. Moim i Państwa gościem dzisiejszego wieczoru jest pan Artur Pastuła, kierownik programu Klubu Krakus. Dobry Witam wieczór serdecznie Panu. Witam serdecznie Państwa. A panie Arturze, z Centrum Polsko-Słowiańskim jest Pan związany od wielu lat. Tak, to prawda. Z Centrum Polsko-Słowiańskim współpracuję już od prawie 8 lat. Na początku pracowałem w biurze w Clifton, New Jersey. Niestety biuro zostało zamknięte z uwagi na problemy finansowe. Przez ostatnie 2 lata pracowałem w programie Jana Pawła II w klubie seniora na Manhattanie. A teraz jest obecnie, pan... Od niedawna, od 3 tygodni pracuję jako dyrektor klubu Krakus. Klubu Krakus. Może mi pan powiedzieć, jaka jest różnica między programem na Manhattanie, który pan prowadził, a prowadził pan go ponad... Dwa lata, więc właśnie, a programem Krakus? Zdecydowanie program Krakus jest dużo większy od programu Jana Pawła II. A w programie Krakus mamy posiłki serwowane na miejscu dla seniorów. Oprócz tego program Krakus gotuje właśnie również jedzenie dla programów, w którym pracowałem wcześniej, a oprócz tego jest program Home Meals on Wheels, czyli dowożenie posiłków do osób niepełnosprawnych. Także zdecydowanie jest to większy program. Wspomniał pan o zamknięciu programu, który pan prowadził w Clifton, a był to program sponsorowany przez Centrum Polsko-Słowiańskie całkowicie. A jak wygląda obecnie sytuacja, jeżeli chodzi o program miejski? Tutaj mam na myśli program imienia Jana Pawła II, no i oczywiście program Krakus, który teraz jest pod pana pieczą. I jak to wygląda? To znaczy, nie muszę pani mówić, ani państwu mówić, że żyjemy w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej, a przekłada się ona również na budżety wszystkich tych wymienionych programów. Prowadząc program Jana Pawła II na Manhattanie, budżet był co roku zmniejszany, co wiązało się z tym, że trzeba było dokonywać cięć personalnych. Z tego, co mi wiadomo, również tutaj w programie Krakus osoba, która pracowała i zajmowała się prowadzeniem tak zwanej działalności edukacyjno-rekreacyjnej, musiała zostać zwolniona, ponieważ wiadomo, zarząd programu stanął wobec wyboru tego, czy seniorzy będą mieli co jeść, czy będą bawić się, czy korzystać z działalności edukacyjno-rekreacyjnej. Więc są to bardzo trudne wybory, ale niestety budżety DEFT-y są zmniejszane. Z tego, co pamiętam, w zeszłym roku budżet był zmniejszony o 5%. Mówimy tutaj o tym właśnie, że nie ma tego etatu. Pan jest w tej chwili w tym programie i widzi pan potrzebę osób tutaj, może dodatkowych osób, które by tu pracowały. Nie ma na to pieniędzy miejskich. My nie mamy wpływu na to, żeby te pieniądze wpłynęły do Centrum Polsko-Słowiańskiego na ten program. Jak widzi pan możliwość rozwiązania takiej sytuacji? Myślę, że na pewno seniorzy powinni być również sami odrobinę bardziej aktywni i sami się organizować. Aczkolwiek jest to kiedy do tej pory mieli osobę, która organizowała im czas, jest to bardzo trudne. Wiadomo, że jest fizyczną niemożliwością, żeby jedna osoba wykonywała pracę 2 lub 3 osób, tak jak było do tej pory. W miarę możliwości, pracując tutaj w klubie Krakus, będę chciał rozszerzyć tą działalność edukacyjno-rekreacyjną. Już do tej pory zostały wprowadzone kursy komputerowe, będą od października rozpoczynają się lekcje języka angielskiego, więc w miarę możliwości i czasu będzie ta działalność rozszerzana. Czyli ta działalność się cały czas rozwija. Dochodzą nas słuchy, wiemy o tym, że niektórzy ludzie krytykują działalność centrum, krytykują działalność programu Krakus, mówią, że w Krakusie się nic nie dzieje, nie podoba im się po prostu menu, które jest przygotowywane. Czy pan ma jakiś wpływ na to, żeby po prostu zmieniać menu, czy to jest od razu kontrolowane przez miasto, jak to wygląda? Może pan powie tutaj. To znaczy, osobiście jestem bardziej osobą, która patrzy na szklankę do połowy pełną i wydaje mi się, że sam fakt tego, że ktoś może za donację 1,5 dolara przyjść i zjeść posiłek, który
który jest pełnowartościowym posiłkiem. Nawiązując do Pani pytania, całe menu jest ustalane przez i nadzorowane przez dietetyka z miasta, więc musimy bardzo szczegółowo stosować się do jego wymogów. Oprócz tego działalność programu jest praktycznie dwa razy w roku kontrolowana przez tak zwane audyty z miasta, więc jakby to powiedzieć, nie ma tutaj dużo możliwości do manewru. Mm-hmm. A co by Pan chciał powiedzieć ludziom, którzy oglądają dzisiejszy program, jako ten nowy dyrektor programu Krakus? Wydaje mi się, że nie pozostaje mi nic innego, tylko zaprosić serdecznie Państwa do korzystania usług w Krakusie, a zwłaszcza tych osób, które ukończyły 60. rok życia. Dziękuję Panie Arturze. Dobranoc Państwu. Dziękuję.